Cześć, witajcie. Szeryf z tej strony Camper Camping. Witam Was w trzecim sezonie działania tego kempingu, czyli w 2021 roku. Dużo się zmieniło. Jesteśmy na strefie rodzinnej, jak widzicie. Za nami plac zabaw. Dzieci słychać, radość. No i co się zmieniło? No zmieniło się wiele. W tej strefie przede wszystkim jest to, że macie wodę i prąd na kamperze, a w przyszłym roku, czyli w sezonie czwartym, 2022, będzie już tak, że odebrany ściek, więc będziecie mogli sobie kampera podłączyć do wody, do prądu, oddać ścieki, więc nie będzie trzeba nosić kasety i tak dalej. To jest duży plus. Oczywiście jeszcze zieleni brakuje, drzewka dopiero co posadzone, więc w przyszłym roku pewnie już tu będzie bardziej zielono, w tle konie, a za nami bistro. No i bistro, z czego słyniemy? No słyniemy przede wszystkim z pysznych hamburgerów. Natomiast przenieśliśmy kino, bo no na strefie rodziny są dzieci, głównie to są dzieci, więc to kino funkcjonuje tutaj wtorki, czwartki, niedzielę wieczorami odpalamy jakieś tam filmy dla dzieciaków. Oczywiście repertuar wybierają dzieciaki, więc to jest ten duży plus, że nie ustawiamy tego od góry. No więc ta strefa rodzinna, mam nadzieję, spełnia swoje zadanie. Przede wszystkim stajemy dookoła placu zabaw, co jest bardzo ważne. Więc dzieciaki są w środku, a no, dookoła tej strefy zabaw dla dzieci możecie postawić swojego kampera, obejrzeć sobie film, przyjść na frytki i tak dalej. Chodźcie do jacuzzi. W zeszłym roku, jak wiecie, w tym miejscu stało jacuzzi, ale to jacuzzi było no, jeszcze w takim projekcie, powiedzmy to. Stało pod takim namiotem i działo tylko, jak była fajna pogoda, było ciepło. W tym roku postawiliśmy taki domek ocieplany z racji tego, że kemping już będzie całoroczny, więc w tym roku także zapraszamy Was jesienią i zimą i wiosną na morsowanie, nie tylko. Więc w tym domku, w jacuzzi, możecie z niego korzystać całorocznie. Zimą też, wyrelaksować się, wychillautować się. Zapraszam. W tym roku mamy też ping-ponga, boisko do koszykówki, zaraz obok kuchni polowej, która notabene w tym roku też będzie wyremontowana, już poprawiona, zupełnie zmodernizowana, więc w przyszłym sezonie gwarantuję, że ta kuchnia polowa będzie tylko z nazwy polowa, będzie dużo fajniejsza. No i oczywiście przyszły wreszcie domki holenderskie, duże domki, ogromne domki z wielkimi tarasami, no co daje duże pole do manewru i wypoczynku. Można sobie przyjechać nie tylko z rodziną, ale i ze znajomymi. Więc no, ogromne tarasy przede wszystkim, pełne sanitariaty, dwie sypialnie, kuchnia i tak dalej. No, tego jest dużo, więc na pewno komfortowe warunki, jeżeli chodzi o domki. Domków będzie więcej. Będą też domki w przyszłym sezonie na strefie rodzinnej, co jest też bardzo ważne, bo jak wiecie, w tej strefie, gdzie teraz jesteśmy, gdzie są domki, strefa Lux, nie ma ciszy nocnej. Oczywiście nie znaczy to, że tu jest hałas, burdy i tak dalej. Nie, jest kultura, jest zabawa, tańczymy, śpiewamy, gramy na gitarach, bawimy się. Natomiast w strefie rodzinnej, tam gdzie są dzieciaki, gdzie jest kino, jest to cisza nocna, obowiązująca, czyli od godziny 23 absolutnie quiet i dzieciaki mają spokój, mniejsze dzieciaczki mogą pójść sobie spokojnie spać. No więc co, tak to wygląda. Natomiast z ostatnich dodatków, które dodaliśmy w tym roku i jeszcze je pewnie ulepszymy na przyszły rok, jest strefa namiotowa, gdzie mamy cień, mamy drzewa, w końcu udało się nam znaleźć takie miejsce, taką strefę, gdzie te namioty nie są tak nasłonecznione, bo jak wiecie tutaj, no jest troszkę tej zieleni, jest troszkę drzewek, ale generalnie jesteśmy bardzo słonecznym kempingiem, bardzo takim nasłonecznionym. Dawniej nazywało się to Słoneczna Polana, obecnie nazywamy to Słoneczne Tarasy, ponieważ dobudowaliśmy jeszcze widokowe tarasy dla kamperów z pięknym widokiem na jezioro, które pewnie też znacie. Za mną, tak jak mówiłem, tarasy widokowe 1, 2, 3 i 4. Są to tarasy widokowe bezpośrednio na jezioro. Nazywamy to strefą cinema, czyli tak jak w kinie. Siedzicie sobie przed swoimi kamperami i macie sobie widok bezpośrednio na zatokę, na jezioro, na światła miasta, na marinę, bo to też w tym roku do nas doszło. Mamy nowe pomosty, możecie przyjeżdżać ze swoimi łodziami, możecie sobie tutaj je zwodować, możecie sobie je u nas trzymać. No, mamy też klientów, którzy trzymają cały sezon, a z racji tego, że jesteśmy czynni już cały rok, to można także u nas łodzie zimować, kolokwialnie mówiąc, czyli pozostawiać na zimę. One są pod dozorem, pod kamerami. Tutaj dozorca cały rok mieszka, pilnuje tych łódek, więc ryzyko utraty wartości czy szkód jest znikome. Więc zapraszam, jeżeli chodzi o marinę, doszły nowe pomosty, ale też doszły nowe łódki do wypożyczenia. Doszły nowe łódki, pewnie w przyszłym roku znowu dojdą. Doszły łódki bardziej sportowe, doszła też jedna łódka rodzinna.
No i mamy tak do wyboru, troszkę tego jest, więc zobaczcie, mamy łódkę Speed, no to jest bardzo szybka łódka, lekka, jak sama nazwa mówi, Speed, więc silnik dwusuwowy o ogromnej mocy, 115 koni, więc jak na tą łódkę, no to tutaj można robić cuda, świecować, ciągać się i tak dalej. Mamy Riverka, czyli ta łódka dla dzieciaczków, to co mówiłem, mała, fajna, zgrabna łódka, bezpieczna dla młodzieży i dzieci. Viking, czyli taka rodzinna, bez patentu, komfortowa łódź. Słoneczko, czyli znowu taki kruzerek, lekki, dzienny, z baldachimkiem, gdzie możemy sobie po prostu popłynąć nawet na ryby. Monte Cristo to jest bardzo fajna, starej konstrukcji łódź, silnikiem Volvo Penty, stacjonarnym silnikiem, bardzo szybko, fajnie w ślizgu pływa. Open to jest już 90-konna łódź, taka 7-8 osób spokojnie może na niej pływać, dobrze się bawić na jeziorze. Więc to jest nasz zestaw. W przyszłym roku pewnie dojdą jeszcze dwie kolejne łódki, no ale to zobaczymy, co będzie w przyszłym roku, więc będziecie musieli oglądać i patrzeć na nas w internecie, na naszej stronie internetowej. Tam będzie wszystko zawsze zaktualizowane. Więc wybór chyba jest wystarczający. Od malutkiej, poprzez średnią, poprzez rodzinną, troszkę do ślizgu, troszkę sportowo, do turbo sportowo, więc jest do wyboru. Sauna, bardzo fajne miejsce na naszym kempingu, ale specjalnie umiejscowiliśmy je blisko jeziora. Jak wiecie, jest widok bezpośredni na jezioro, no ale jak jest przy samym jeziorze, to co? Ruska bania. Po co nam ruska bania, jak mamy jezioro? Więc zrobiliśmy specjalne zejście, chodźcie ze mną, specjalne zejście prosto do jeziora. Tutaj możecie sobie saunować, schodzić sobie do jeziorka, zanurzyć się, schłodzić się w czystej wodzie Jeziora Drawskiego. To drzewo zwalone to troszeczkę dla nas też falochron, ale przez to robi też bardzo fajną tutaj strefę takiego chilloutu. W przyszłym roku na tym drzewie będą półeczki na piwo, więc też można się wychilloutować i wypić sobie piwko prosto z sauny w jeziorze. No i tutaj w cieniu drzew znaleźliśmy taką strefę, gdzie widzicie, są namioty. Jest tutaj dużo cienia. Wielkie namioty się mieszczą także, małe się namioty mieszczą także. Jest dodatkowy pomost dla wędkarzy, a tam właśnie ktoś teraz rybki sobie łowi, więc w zaciszu naszego kempingu możecie też sobie łowić rybki, a tu porobiliśmy takie półki, takie tarasy, też intymnie, fajnie, właśnie na namioty, gdzie z samej góry, gdzie jest półka tarasowa, widokowa, możecie sobie zejść niżej, tu są też 2, 3, 4 półki, gdzie możecie postawić sobie namioty z widokiem bezpośrednio na jezioro. Usypana sztuczna plaża. Były pytania o plażę. Jest usypana sztuczna plaża. No nie jest to prawdziwe, jest usypana, ale jest zejście do wody. Tutaj dzieciaki się mogą kąpać, tu jest bezpiecznie. A w przyszłym roku, mam nadzieję, uda nam się tamtą strefę zagospodarować. Tam daleko, tam. Widzicie teraz te haszcze za tym polem. Tutaj takie same haszcze były. Więc wierzcie mi, że uda nam się to prawdopodobnie zrobić. I tam zrobimy jeszcze większe kąpielisko, jeszcze większą strefę kąpania dla dzieci. No wszystko po kolei. To jest dopiero trzeci sezon, czwarty już przed nami, więc na pewno będą jeszcze inne ciekawe zmiany. Więc co? Do zobaczenia za rok, mam nadzieję. Trzymajcie się. Camper Camping zaprasza. Cześć.